witam wszystkich hodowców w Polsce. Dzień dobry. Józef Strączek to hodowca znany chyba z Zakopanego każdemu z hodowców w Polsce. Dlaczego? Wyniki, ale to już wyniki za chwilę powiemy jakie. Kto jest z hodowców chętny, no to zawsze może przyjechać do willi u Heliosa, odwiedzić jakby pensjonat jako na odpoczynek. No. Na basen można się wybrać, bo u Heliosa jest wasz prywatny basen? Tak, to jest prywatny, basen, tak. Basen, który na zdjęciu będzie zaraz widoczny. I ma pan Józef hodowlę. Panie Józefku, jakby można powiedzieć, co to jest za hodowlę, jakie wyniki, bo tutaj no, hodowcy chętnie przyjeżdżają co roku, co nie? No jest, ponad 10 lat jestem na pudle, w Trójce, w Starych Lotach Gołębi. Wyniki w tym roku jak tam, bo no, wiem, że to jest super. Dla mnie był sezon bardzo dobry, w pierwszej punktacji zająłem pierwszego wicemistrza, a w drugiej punktacji mistrza. Sezon był, dla mnie był sezon lekki. Da się? Da się. Po prostu wystarczy ciężką pracą dochodzić do wyników. A jeżeli chodzi o gołębnik, jak on wygląda, bo wiem, że od dołu są gołębie młode. No, a jak to teraz wygląda? Na dole są młodziki, u góry są z prawej strony od 2 lat wdowce stare, w środku są wdowy samice i po lewej stronie jest roczne wdowce. Roczne wdowce. Tak. I jeszcze tam na po lewej stronie jest gołębnik rozpłodowy. Rozpłodowy z tyłu. Okej, okay. A teraz jakby można powiedzieć na młode dlaczego? Bo wiem tutaj, może ja wiem, hodowcy tego nie wiedzą. Czemu na młode 8 lat gołębie nie były lotowane? Tak się przyzwyczaiłem, jakoś mi się nie chce. Nie chce się mi lotować. W tym roku jakiś tak, no. Pierwszy raz. Udało się mi 4 loty zrobić. Hmm. To jest właśnie ciekawostka, że te gołębie były jakby przetrzymywane przez okres gołębi młodych, no i dopiero lotowane jako roczniaki. Lotowane jako roczne i też dużo nie ginęło, bo to zawsze ginie. Czy lotowane, czy nie, to też ginie. A były one koszowane do kabiny? Ale te roczne, młode nigdy. Przez 8 lat, tamte 8 lat nigdy. Wow. No. Tylko teraz w tym roku zrobiłem 4 loty. No. Wiadomo, że nie siadały, bo to tam poza konkursem albo poza połówką tam parę sztuk przychodziło. No, ale jak to mówią no potem... To trzeba... trzeba na młode też trzeba patrzeć. Nie tak, że ja rano wypuszczam na oblot i one gonią po dał. To trzeba oblot zrobić, wieczorem oblot. Ja wieczorem oblotu w ogóle nie robię. To jest coś na taki styl, jak jeden, nie będę akurat przytaczał nazwiska, ale jedna z czołowych hodowli na skalę Polski też wyszła z taką jakby teraz z takim podejściem, że nie będą lotować na loty gołębi młodych i im się to fajnie spisało, ze względu na to, że w tym sezonie są ogromne straty. Aha. I oni akurat nic nie zgubili, a oddział ich zgubił prawie 70% gołębi. To wyobraźcie sobie hodowcy na przykład, ktoś hoduje na przykład 100 gołębi, a zostaje mu po sezonie 30. No, u mnie nie siadały, tak jak mówię, to po parę sztuk na ponad 100, co dawałem. Ja pamiętam, byłem wtedy na pierwszym locie treningowym. Wtedy, co ja tutaj przyjechałem, też na odpoczynek, to pamiętam, właśnie był pierwszy lot treningowy. To wy wtedy mieliście taki rwany delikatnie trening. No, to taki był jakiś, no... Niby 60 km czy 70, ale rwany był. No, schodziły się parę godzin. Parę godzin się schodziły. Panie Józefku, jakby można powiedzieć teraz tak, bo widzę kominy ma pan zamontowane. No, są zamontowane. Tam są kominy zamontowane i teraz jak spełniają funkcję czy nie? No moim zdaniem spełniają, bo zawsze jest w tym gołębniku powietrze czyściejsze. Dokładnie, bo to zaciąga ten, tym bardziej, że ma pan kondygnacyjny gołębnik. No, tak, czyli jest pierwsze piętro i drugie piętro. I drugie piętro na pierwszym piętrze młode, na drugim piętrze gołębie lotowe. Gołębnik był już pokazywany od środka, przecież Piotrek Buga był tutaj i pokazywaliśmy od środka, nie będziemy wchodzić. Pokażemy kilka gołębi lotowych, takich czołowych i pokażemy te puchary, pokażemy jak to wygląda z perspektywy na wyniki. A jakby można powiedzieć teraz tak, na oddział Zakopane przez ostatnie 10 lat jest cały czas podium, tak? No, cały czas podium. Tak. Czyli cały czas jak nie pierwsze to drugie, no, jak nie drugie to trzecie, drugie, cały to trzecie, czas. To trzecie miejsce. Tym bardziej, że pan Józek tutaj można powiedzieć, że jest taką osobą, która latać lata super, ale też jakby nie ponad swoją siłę, że na siłę, w sensie nie na chama. W sensie chodzi mi o to, że pan Józek jakby podchodzi do tego bardzo hobbystycznie i jakby też dużą część składacie pracy na willę, tak? Którą tutaj po prostu, jakby tutaj za chwilę pokażemy mieszkania i pokoje, które jakby hodowcy chcieli, to mogą przyjechać i pana Józka od razu odwiedzić. I teraz jakby można pokazać, bo tutaj mamy cały pensjonat hodowcy, czyli to jest willa u Heliosa, to jest dwa, tak? Willa u Heliosa. Heliosa 2, a tam jest willa u Heliosa, bo to jest syna, willa tak? Willa u Heliosa, tak, u syna. U syna, tam jest po prostu jeden jakby apartament, czy jeden po prostu taki ośrodek wypoczynkowy, jakbym to nazwał. Tutaj jest pana Józefa Strączka, no a tutaj mamy od razu gołębniki. No to czyli hodowcy, jak przyjeżdżacie tutaj, to czujecie się w raju. A tam za tymi samochodami, za tą altanką jest basen, który po prostu na zdjęciach jest widoczny. Basen, który dobudowaliście chyba teraz w 2020 roku. No teraz. Był skończony w czerwcu. I hodowcy, którzy już przyjeżdżają, to za przeproszeniem mogą pić piwko, kąpać się w basenie i jeszcze patrzeć na przelatujące gołębie. Także hodowcy, tak to wygląda. Idziemy do pomieszczenia z pucharami, tam coś powiemy i pokażemy te kilka jeszcze takich gołębi czołowych. Bo jakby można panie Józefku powiedzieć, baza gołębnika na co jest oparta? Jakie gołębie? No to jest oparta na Michalakach, na Warzechach. Ja mam i z Vandenabele, mam od tych kolegów. Po prostu tak
wymieniamy się. No. A najlepsze te gołębie mam po prostu od tego gąsienicy Karola Sarendy, od mojego kolegi z sekcji. To jest taka już taka czołówka. No, on ma tą córkę jedynki od Michalaka. Aha. Już mają ponad 9 lat. No i z tych gołębi po prostu hodujemy. Z tych gołębi wyszła pierwsza lotniczka okręgu. I w B, siostra jej miała w B w jednym roku, czy 45. Wow. W jednym roku. W kategorii? W kategorii B. Była kategorii trzecia B. w okręgu. To super wynik. No i po prostu wywodzą, z tego gołębie super się sprawiają. Tutaj jest ciekawostką to, że co prawda gołębi od tego hodowcy panie Jusku nie ma, ale Darek Marciszewski jest tu stałym klientem, stałym gościem. Tak, no. Darek jest super kolega. Darek przyjeżdża często tutaj. Darek Marciszewski bardzo chętnie tu i często przyjeżdża, więc Darka Marciszewskiego pozdrawiam, tym bardziej, że czołowy hodowca na skalę Polski. I tutaj w ogóle jakby sam fakt, że prawie co weekend, co dwa tygodnie, co miesiąc non-stop przyjeżdżają hodowcy. I to jest właśnie taka ciekawostka, że tutaj jak ktoś przyjeżdża na wypoczynek, no to hodowca z hodowcą może się poznać, tym bardziej, że jeszcze do pana Józefa przyjeżdżacie jako hodowcy na wypoczynek. Ciekawostką jest to, nawet Tomek Dąbrowski tutaj był z Warszawy, z Piaseczna. Tomasz Dąbrowski tak samo, no wybitny hodowca, a no jest naprawdę, jest czołówka Polski, tu potrafi przyjechać i ostro się bawić aż do rana. Także tyle, idziemy do pomieszczenia z pucharami i coś powiemy jeszcze, jak to wygląda tam z perspektywy wyniku. Jesteśmy hodowcy w chyba znanym, chyba każdemu już hodowcy w Polsce, kto tutaj przyjeżdża do pana Józka Strączka po takim pomieszczeniu, gdzie po prostu są wszystkie te trofea. Panie Józku, jak można powiedzieć, co to są za puchary na stole? Bo mamy właśnie za lotniki, mamy za ostatni tytuł mistrzowski oddziału. Jak to wygląda jakby na tle tych pucharów? Tutaj ten pierwszy puchar jest pierwszy lotnik samiczka. 14 konkursów. Pierwsza lotniczka okręgu, 2014 rok. Mamy, to jest to samica 52-44. 4, tak. Potem tutaj, mamy kolejny rok, to już jest 18. No, tutaj jest... Nie, przepraszam, 16. 16 rok. To jest ta 109. 109. To jest ta samica bardzo znana u pana Józka Strączka. Ona była siódma na wystawie w Kielcach, na Ogólnopolskiej. Tu mamy pierwszą samicę 109. 14 konkursów, pierwsza lotniczka okręgu. 16 rok. Tak. Kolejny, potem dwa lata, rok przerwy, kolejny znowu pierwszy lotnik. Pierwsza lotniczka, znowu samiczka, 14 konkursów. 30-37. No i potem mamy tytuł za 2019 rok. Misz 8 z 50 w lotach gołębi dorosłych, Strączek Józef. 2019 misz oddziału Zakopane. No i panie Józku, jakby można powiedzieć teraz tak, na przełomie tych lat, bo to mówimy, te puchary, które przed chwilą prezentowaliśmy, to są puchary za tytuł pierwszego lotnika okręgu. Okręgu, tak. To już jest na, dokładnie, to już jest na skalę okręgu. Tak. Ja tutaj tak hodowcy, jakby jeszcze panie Józku, jak można przejść, tutaj pokażemy na tym tle. Tu są puchary za kolejne, za poprzednie lata. Tam mamy za 2000, żebym dobrze popatrzył, 18 rok, za rok 16, za 15. Mamy tutaj puchary tam jeszcze, mamy puchary... Od 2007 rocznik. Dokładnie, od 2007 roku cały czas. Od tego czasu jestem non-stop w trójce. No i tutaj mamy puchary wszędzie poukładane aż, no wszędzie, dosłownie wszędzie, jak to pan Józek pokazał tutaj nam, że jest to przede wszystkim od 2007 roku cały czas utrzymywany tytuł w tej pierwszej trójce oddziału. I w tym roku 2020 jest to w tej pierwszej kategorii. Tak, jestem w pierwszej punktacji, jestem pierwszy wicemistrz, drugie miejsce zająłem, a w drugiej punktacji mistrz. Czyli pierwszy i drugi na cały oddział. No, tak, tak. No, w pierwszej punktacji tej najważniejszej jestem drugi, a w tej drugiej punktacji jestem pierwszy. Da się, tylko wystarczy pracą. No, praca i trochę szczęścia i zdrowia ogólnie. A produkty? No to ja leczę na Brokampie. Brokamp, wszystko Brokamp i... A na karmie leczę na mrowce. Aha. Czyli Brokamp to na pewno Probak 1000, Probak Energy, Carbo Power. Tak, tak. No, wszystko. Jak tam, tak. I to jest hodowcy też dobre rozwiązanie, bo wielu czołowych hodowców, może inaczej, to, że wielu hodowców czołowych na Brokampie leci, to chyba każdemu jest to znane, ale bardziej mi chodzi, że kilku jest takich hodowców, co typowo ma obrany program Brokampa z tej katalogu, z tej gazetki i tak leci i to się udaje, tak? Tak, tak. No. Super produkty, które od lat są na rynku, dobre produkty i pan Józek jest osobą, która kolejna potwierdza jakby ten wynik tego, tak. Dobra, a co można doradzić hodowcom innym, czyli takim, którzy po prostu jakby cały czas szukają tego tytułu mistrzowskiego, gdzie po prostu kombinują z produktami, z gołębiami i tak dalej, na czym się skupić? No skupić się na czym, no przy gołębiach to jest taki sport, że trzeba mieć dużo szczęścia, to bez szczęścia się też nie obejdzie, no tak, i zdrowie u gołębi. No szczęście tak, bo trzeba mieć dobre lotniki, tak, i dużo szczęścia jeszcze, żeby te gołębie wygrywały, tak? Właśnie, to, no to idzie,
Idzie tak, że szczęście musi być też. Lewandowski nie zdarza się zawsze. No, nie zdarza się. Lewandowski jest tylko jeden i tak samo z gołębiami. Gołąb musi być też jeden wyjątkowy i nie da się po prostu mieć tych gołębi. Pokażemy jeszcze kilka gołębi takich lotowych. Hodowcy z gołębika lotowego albo te takie najważniejsze gołębie, które jeszcze u pana Józka Strączka w hodowli się znajdują. Samiczka 30-37. Ona była pierwszym lotnikiem okręgu 14x14 konkursu. To jest jedna z najlepszych moich samiczek. Ona się wywodzi z Michalaka i Jaworskich. No jest to samica przede wszystkim, która 30-37 miała pierwszy ten konkurs, wróć, pierwszą nagrodę za lotnika okręgu, tak. W 2018 roku. Chyba w 2018, tak, na pucharach jeszcze. W 2018 roku, to jest to, co pokazywaliśmy na tych pucharach. Tak. I jest to samica, która wywodzi się właśnie z tej linii Jaworski-Michalak, tak? Tak, tak, tak. A jak jej dzieci się spisują w lotach? Też mam super. Właśnie to jest to, że genetycznie przekazuje. Przekazuje, wnuki i wszystko. Czyli ten, jakby skrzydło można teraz tej samicy pokazać. Zrobię takie zbliżenie. Zobaczcie właśnie. Zrobię takie zbliżenie, jak to wygląda. Ale samica jest super. No, twarde tym, na upierzenie nie puszczają. Tym właśnie chodzi mi o to, że to są gołębie, które w tych terenach górskich sobie dają radę, prawda? Jest koniec września, ona ma 5 lotek puszczonych. 2672, numer gołębia, 14 rocznik, to jest własna siostra tej 3037, która była pierwszym lotnikiem okręgu, ta nakrapiana. To jest siostra jej. Pełna siostra. Pełna siostra. Do 3037. No, tamta była z pierwszego lęgu, a tamta z drugiego lęgu. Mhm. I ona jest? Z Michalaka Jaworskiego. Ale jest lotnikiem? Ona po prostu miała w 2018 w kategorii B w jednym roku 3,45 konfecjent. W B kategorii? W B kategorii, wow. Tak, tak. Była trzecim lotnikiem okręgu na konfecjent. I to jest pełna siostra do 3037? Tak, tak. To jest pełna siostra. A jak to wygląda, panie Józku, z perspektywy na ten, na rodziców? W sensie rodzice kolejne jakieś lotniki wydawały? Wydawały, tak, wow. Tak. Wydają też wydają. Fajny materiał do zakupu, jakby ktoś z hodowców, teraz tak właśnie pomyślałem, jakby ktoś z hodowców był zainteresowany, to pełne rodzeństwo tych gołębi jest jeszcze do nabycia? Jest. O, bo to są gołębie naprawdę fajne, tym bardziej, że gołębie, to co jeszcze raz powtórzę, twarde, bo w Zakopanem macie problem z mgłami, no, że zawsze, te gołębie muszą potem walczyć, bo jest godzina u was 8-9 i czasem mgła nie schodzi. A jak jest lot z krótkiej odległości, to wy macie ciężko, żeby się te gołębie poprzebijały tutaj. Samiczka. Z roku 2011, 52-44, niebieska, super samiczka. Ona też była w 2014 roku pierwszym lotnikiem okręgu, 14x14. 14x14 konkursu? 14x14. I to jest też, hodowcy, to ciekawostka, że to samica, która przede wszystkim bardzo czołowe miała też konkursy. Czołowe konkursy i po prostu idzie z niej uchować. Ona już jest w rozpłodzie parę lat. A, bo ona do rozpłodu już jest w rozpłodzie, no. Bo rocznik jest, aha, bo ona w 14 roku wyniki wylatała. Tak, tak. Ten najlepsza tak. Lotniczka okręgu, no. Nowy Targ. Nowy Sącz. Nowy Sącz, przepraszam, Nowy Sącz. A ona jest z 14, nie, jest, ona jest dziś 11. 2011. 2011. No i tamte samiczki, te 30-37 i 26-72, te, które robiły wyniki już od tego roku, też idą do woliery. Aha. Tylko będą... To już starość. A to teraz w 2020 roku jeszcze były lotowane? Jeszcze były lotowane. Wow. Były. Jeszcze zrobiłem, nie wiem, czy po 6, po 7 konkursie. Także tu prezentujemy, hodowcy, kolejną samicę, która ten wynik wylatała w 2014 roku. Tak, pierwszy lotnik okręgu. Pierwszy lotnik okręgu. Prezentujemy, hodowcy, cały czas te najlepsze gołębie i to właśnie te lotniki, czyli pierwszy lotnik okręgu, drugi lotnik okręgu. Teraz mamy w Bajusku piątego lotnika okręgu, tak? Teraz jest gołąb PL, no... 16 rocznik, numer gołębia 739, jest piątym lotnikiem okręgu 2020 rok. Piąty lotnik. Jest to gołąb, który jest samcem, takim konkretnym, jak tu widać, jakby hodowcy tak popatrzyli sobie, to gołąb naprawdę super wygląda. Jest to z którego roku gołąb? To jest 2016 rocznik i tak samo się wywodzi z Michalaka i Jaworskiego. Jaworski Michalak. Michalak. Kolejny przykład, już któryś gołąb z rzędu, Jaworski Michalak, tak, Jaworski Michalak cały czas. Te jedynki. No i da się, hodowcy. Ja tu co z panem Józkiem mówiłem, że po prostu wystarczy te gołębie jakby zadbać i przypilnować. I jakby linia gołębi, jak już potem leci, to już cały czas pokazujemy po raz ponowny, że jest pierwszy lotnik okręgu, pierwszy lotnik, drugi okręg, teraz lotnik, teraz piąty lotnik okręgu. Cały czas te gołębie szpicowo siadają. Więc jakby ktoś nawet chciał, jakby był zainteresowany, no to przecież najwyżej można dzwonić, panie Józku, jakby do pana numer telefonu jakiś kontaktowy. No to ja. No jakby można podać, bo to jest też, jakby ktoś po prostu z hodowców chciał po prostu, nie wiem, zadzwonić, to na odwrocie jest. A, naklejka, to ja tak zrobię zbliżenie.
czyli hodowcy 600, 333, 202, 202. I pod ten numer telefonu, jakby ktoś też chciał zadzwonić, to zawsze do pana Józka może się dodzwonić, to jakby w sprawie jakichś też noclegów czy coś, to bezpośrednio z panem Józkiem może też rozmawiać. Ale tutaj jest super, sam jest. I teraz tak, kolejne jakieś lotniki, które w hodowli się znajdują? Są jeszcze jakieś takie? Są, to ja mam dużo lotników. Pierwszy lotnik, drugi, trzeci, ale oddział. Oddział już. Oddział tylko. To przez te lata się uzbierało. No, do 2007 roku, to jest ile? 20, znaczy 13 lat. 13 lat. 13 lat na cały czas zawsze, na podium. Zawsze w którymś roku jest lotnik. No ten sam, czy był w naszym oddziale, 13 konkursów na 13 lotów, był drugim lotnikiem oddziału. Oddział. A piątym okręgu. Piątym okręgu. A drugi był w oddziale, w lotnik. 13 na 13 w oddziale. Jesteśmy w takim miejscu akurat gospodarczym pana Józka, gdzie po prostu tu są produkty właśnie z Brokampa, tutaj właśnie za chwilę o tym trochę opowiemy, ale to jest też takie miejsce dość specyficzne, bo tu jest chłodno, czyli warunki przetrzymywania produktu są naprawdę super, bo tu jest, to są kondygnacja pod głębnikiem, a pod budynkiem chyba, tak? Jakby podziemia, no. Podziemia, czyli poniżej właśnie ten, że... nie ma takiej temperatury ciepłej. Jest chłodno i to jest właśnie bardzo ważne przy przetrzymywaniu produktów. No i teraz jakie produkty, bo tu widzę, są też strzykawki, tak, to było, jak tu przyszliśmy, tak jest. Do odmierzania blitzformy, tak. Activizer, no. Do aerosolu. Widzimy Probak Energy. Tam jest hodowcy CMK, jest kompleks B z, to jest zmrowcy? Zmrowcy, tak. Potem jest aerozol, no. Jest Edosan, jest CMK, Activizer, Belgasol, Blitzform z Roomfieldem. Po prostu no, to co jest, no to po prostu jest. A to co to jest? A Herbohol z plus z tego. To jest, o właśnie, to jest ciekawostka hodowcy, bo to jest taki produkt, który nie każdy chyba jeszcze o nim wie, ale bardzo często hodowcy właśnie już się spotykają z produktem, bo ma bardzo dużą wydajność, jakby w porównaniu do innych firm. No a panie Józefie, jak można powiedzieć, takie produkty jeszcze, daje pan dodatkowo coś, czy cały czas tym samym? Cały czas na Brokampie, ja to lecę z tej broszurki. Tu jest broszurka. Po prostu no, z Brokampa. Ja się trzymam tego. Jak tam piszę, od poniedziałku do niedzieli stosuję. Według tej broszurki. No, żeby się nie pomylić. A tam, bo tak pewnie dużo hodowców będzie, bo tam z tyłu jest taki produkt Impact. To jest dla gołębi? Impact, no to takie... Forbit. Po prostu to są takie zioła, że później w jesieni tam raz w tygodniu daję do wody. No. Aha. Bo dlatego tak pytam, bo tam właśnie widzę... No to jakieś tam witaminy, czy na... No to jest po prostu nie antybiotyk, to jest jakaś taka dożywka. No. Wiem, bo tam pisze dla gołębi Forvit. Forvit. To są po prostu duża dawka pewnie witamin, aminokwasów, jakichś pierwiastków śladowych. Zapobiega chorobom, coś tam. No, dokładnie. No ale widać, no tutaj najważniejszy skład, no to. No widać, że Brokampowi pan Józef Strączek jest bardzo oddany, no bo wszystkie najważniejsze produkty tutaj się właśnie w tym składzie znajdują. Lecę lata, nie wiem ile istnieje. Tam jest jeszcze taki, 20... tam jest taki produkt z tyłu. No, to jest lecytyna. Lecytyna to jest akurat... Na karmę. Lecytyna. Daję z Probakiem Energy. Energy. Oj, tylko ja patrzę właśnie z jakiej firmy ona jest. Aha, DHP Kultura. DHP Kultura, lecytin. Olej oregano też daję na karmę. No, tak to wszystko daje w lotach starych, no. Według tej broszurki, jeszcze raz powtórzę. No, a teraz, nie mylnąć, to... Ja wiem, ale jak przykładowo kilka tych produktów ma pan z innej firmy, to nie, jak? Nie. To jedynie Blitz, bo oni nie produkują Blitza. Ja wiem, a jak lecytyna? Lecytyna po prostu też z innej firmy. No co, no bo to wiem, ale, dobra, ale lecytyna, oregano, lecytyna wtedy kiedy? Lecytynę kiedy podaję? No. Czwartek, piątek. Czwartek, piątek, a dosto oregano? Oregano, olej, poniedziałek, wtorek. Tak jak pisze w Brokampie. Aha, tylko że... Z... Na karmę. Rozumiem. To jest na karmę. I tak samo Herbohol podawany jest tam pewnie wtorek, środa? Nie. Herbohol trzeba byłoby czytać. Bo to ja tak z tą pamięcią to mam tak, że według tego... Da się. Sedohol, no nie wiem, który. Przeczytasz tam Sedohol. Aha, tu jest popisane, widać hodowcy. Chyba jeden raz. Po ciężkim locie się podaje, czy jak? Nie mogę doczytać, ale akurat, może przez to, że akurat nie wiem, gdzie to jest napisane, ale tu hodowcy ja zrobię po to, jak ktoś to niech sobie zatrzyma, jest napisane poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, co kiedy trzeba stosować i Herbohol nie mogę wyczytać. Nie wiem, może ktoś tutaj hodowcy jakby tam... Bo to jest Sedohol. Wiem, ale Sedohol tutaj też nie mogę wynaleźć. Właśnie nie wiem, gdzie jest lecytyna, jest napisana, no ale mniejsza o to. No tak czy inaczej, hodowcy, ktoś kto będzie chciał, no to sobie zatrzyma to i będzie widział w tym składzie właśnie, kiedy to stosować. Także hodowcy, kto będzie z was chętny na przyjazd do pana Józka Strączka, do Heliosa, tak jak widać, po lewej stronie jest tam gołębnik. Tu mamy cały pensjonat u Heliosa, no i mamy u syna tam jeszcze, tamtą część, tam jest od razu też jakby kuchnia. Czyli ktoś jak tutaj przyjedzie, to może sobie właśnie śniadanie, obiad, kolacja, no. Wszystko jest jakby tutaj... Według życzeń. Dokładnie, co ktoś sobie można wymarzy. Bez śniadania, bez obiadu,
Dokładnie. Same noclegi można, tak i tak. A co jest ciekawostką, że noclegi są naprawdę jedne z najtańszych, nawet no, chyba najtańsze, konkurencyjne. Nie będziemy mówić jakiej ceny, po to tylko i wyłącznie, że hodowcy po prostu jak chcecie zabrać żony, jak chcecie zabrać jakieś rodzinę, to warto przyjechać do tej pana Józka, bo to jest tak, przyjeżdżacie, bierzecie całą rodzinę tutaj na wczasy, wy z panem Józkiem idziecie gołębi oglądać. Tak, tak, a my sobie gołębi oglądać. Tyle, panie Józku, jakby numer telefonu można podać jeszcze raz, tam jest na telefonie, to jest taka ciekawostka. Proszę bardzo, zrobić zdjęcie. Tutaj zrobię przybliżenie, to jest numer telefonu, jakby ktoś chciał dzwonić, to jest 600 333 202, to jest bezpośrednio do pana. Tak, tak, bezpośrednio. Czyli bezpośrednio do pana, jakby ktoś chciał dzwonić w sprawie pensjonatu, w sprawie noclegu, czy w sprawie czegoś, no to warto hodowcy zadzwonić. Tak. Dobry lot, hodowcy, życzymy. No dobry i udanego urlopu jeszcze tu w Zakopanem. Zapraszamy. Dobry lot.